tutaj jak jechaliście, to w Złoczowie żeście ze Złoczowa wyjeżdżali? Do Złoczowa my się sprowadzili furmankami. Kto co miał tam w domu, załadował na furmanki, krasuli na sznurek i na piechotę. I tak to, co było, to jechało, a my musieli z krowu maszerować do Złoczowa, że tak powiem. Złoczowiśmy stali, nie pamiętam wiele, tam przy torach. Znaczy się ustawili i zanim przyszły wagony, czekaliśmy na wagony. To ja nie wiem, ile to trwało, już nie pamiętam. A na samych, czekaj pani, ja się już upamiętam. Kiedy przyszły wagony, no, wyleciała durna głowa i już. Wyleciało mi z głowy. Jak przyszły wagony, to dopiero się ale to przyszły wagony, te talerze. Nie wagony takie z dyskami i tego. Tylko takie platformy i drączki te. Tak jak je drzewo włożą. O, to panu powiem. Tam, gdzie bydło było, to jednak były wagony takie normalne, tylko bez dachu. Takie jak węgiel włożył. A jak dla tego, to dali te talerze. I myśmy musieli na to ładować. Każdy jak mógł, tak się ładował. Paczkami zastawiali boki, żeby nie tego. I takiśmy jechali tu na zachód. Bez dachu, bez niczego, tylko w takich wagonach. Ktoś może miał, bo ja tam mieliśmy to 80 wagonów było, to było dużo. No i tak mówili, że 80 wagonów było. A ja już nie wiem, bo ja miałam 17 lat, ja już dobrze nie pamiętam już tego, bo teraz już mam kupę lat, już zatarło się.